Cześć, witajcie z tej strony Tenkai, a to jest mój pierwszy let's play Thief Deadly Shadows lub po polsku Thief Złowieszcze Cienie. Według naszych tłumaczy Deadly znaczy złowieszcze. Czy to prawda? Nie mam pojęcia, może czegoś nie wiem. Chce ktoś, to niech sobie sprawdzi. No więc tak, skoro jest to mój pierwszy let's play, to zapewne będę popełniał wiele błędów, mogę się jąkać. Kurczę, nie włączę je teraz filmiku. Ostrzegam cię. No więc mogę się jąkać, mogę milczeć, więc chcę, żebyście dawali mi wszystkie dobre rady, na jakie wpadniecie, ok? W takim razie, jak możemy wywnioskować z tytułu, jest to gra o złodzieju. Dlaczego jest to gra o złodzieju? Z jednej strony, tak sobie wymyślili twórcy. A może jest coś w tym głębszego? Odpowiedzi znajdziemy, rozpoczynając nową grę. Więc tak, chcę jeszcze wam powiedzieć, że to jest nie do końca polska wersja. Tu szukałem sobie spolszczenia do tej gry. Niestety znalazłem takie byle jakie, więc nie wszystko będzie spolszczone. Tak więc pobawimy się trochę w Anglo-Polaków. No to zaczynamy pięknym wstępem. Uwaga! Teraz! Ale się zgrałem z burzą nawet, dobra. I got a tip last night from my fence. Heartless Perry. A nobleman named Lord Julian had some sort of quarrel and showed up at a local inn well after nightfall and in a foul mood. He's carrying a velvet bag about the size of a man's fist and it never leaves his sight. Sounds likely to be valuable. But I'll know for sure when I steal it from him. Perry sent over a floor plan of the place, the Blue Heron Inn. Finding his lordship won't be hard. His room number will be in the guest register, if I can get to the front desk to read it. The inn will have guards, but not as many as a private estate. That should make things easy, which is one of the reasons I'm willing to try it without knowing for sure what the take will be. Lord Julian is so protective of that bag. There's got to be something of value in it. No więc nic takiego nie mówiłem, żebyście mogli wysłuchać tego super głosu. Ten głos to jest nasz gość, którym będziemy sterować, więc ja się osobiście cieszę. No więc tak, jest to tutorial. Musimy określić pewnego pana Juliana. No, Juliana. Po prawej stronie mamy sobie takie małe menu, co to jest menu? Menu poziomu. Czyli tak, pierwszy to jest anuluj, jeśli stworzymy, to możemy sobie wyjść. Tutaj jest wprowadzenie, czyli nasz złodziej wprowadza nas do misji. Tutaj możemy sobie wybrać poziom trudności, tak. Teraz możemy wybrać tylko normalny, ale jak tylko będziemy mieli... będziemy mieli zwykłą misję, to wam pokażę wszystko. Znaczy opiszę, o to tu chodzi. Dobra, zadania. Cel: break into the inn. The inn. No tak, czyli to jest to, o czym mówiłem. Jest to trochę polsko-angielskie, z tego co wiem. Zadania nie są przetłumaczone, a także niektóre dialogi. No więc tak, naszym celem jest włamać się do karczmy, dowiedzieć się, w którym pokoju Lord Julian jest, potem ukraść jego jedwabną sakwę z pokoju, no. I potem sobie wyjść, jakby nigdy nic. Tutaj mamy ekwipunek, możemy sobie zacząć misję. Co ja gadam? Tutaj mamy ekwipunek, mamy 0-1. To też jest błąd. To powinna być jakaś waluta, nie mam pojęcia, o co chodzi. Więc w ekwipunku mamy naszą wierną pałkę. Nasz wierny sztylet. I co to jest? Strzała wodna? No rzeczywiście, ta gra ma kilka ciekawych rozwiązań, jeżeli chodzi o takie rzeczy. W sensie, mówię tutaj o przyborach złodzieja. Zobaczycie, to jest naprawdę ciekawe. Tutaj możemy kliknąć na naszego Garreta. Papuga mi się odzywała. Nie wiem, czy słyszeliście. Będzie mnie dopingować.
I póki co, to są chyba jego umiejętności. I jak widzicie, mamy takie coś jak mechaniczne oko. To pokażę wam później. No więc nie pozostaje na nic innego jak rozpocząć. Ja teraz na chwilę przerwę nagrywanie, bo kiedy używam frapsa, to gra mi się crashuje przy rozpoczynaniu misji, więc do zobaczenia za chwilę. Znaczy nie za chwilę, no. Gdy nadejdzie ostatni dzień, nie będzie słów i poznamy twarz zdrajcy. Fragment Księgi Dni Bractwa Strażników. Wskazówka. Płytka woda jest przezroczysta, można do niej wejść. Głęboka woda jest nieprzezroczysta. Zginiesz, jeśli do niej wejdziesz. I coś tam o kompasie, żeby odnaleźć drogę. No więc jak widzieliście na ekranie ładowania, pojawiają się różne wskazówki i cytaty z jakichś ksiąg czy czegoś. To jest bardzo dobry sposób na budowanie atmosfery. I przy okazji ja to będę czytał. Więc powinniście się cieszyć. Nie, żartuję. Cieszcie się jak chcecie. Tak więc witaj w misji treningowej, młody pan. Witaj w misji treningowej. W pozostałej części gry będziesz samodzielnie podejmował decyzje. Ja się z tego bardzo cieszę. Jednak w tej misji musisz postępować zgodnie z pojawiającymi się stopniowo instrukcjami. Aby rozpocząć, podążaj śladem stóp na ziemi do miejsca, gdzie zostaniesz poddany pierwszej próbie. Okej. Czyli tak. Widok z pierwszej osoby. Ja nie lubię widoku z pierwszej osoby w tej grze, więc go wyłączę klawiszem V. Zgadłem. Yes. Pamiętam jeszcze. Czyli tak, to jest nasz złodziej. I możemy sobie zobaczyć jego twarz. Kółkiem myszki możemy łazić po ekwipunku. Mamy pałkę, sztylet i tą naszą strzałę wodną. Przy okazji gość wyciąga też łuk. Możemy też mieć nic. I nic jest bardzo przydatne, bo możemy podnosić ciała. Dzięki temu. No nie mając nic w rękach, no. Więc tak. Tak jak mówiłem, pokażę wam mechaniczne oko. Steruje się WSAD, a zwykłymi strzałkami możemy uruchomić nasze oko. Fajne, prawda? Ja co do prawdy nigdy tego nie używałem. Ale kto wie, może to się przyda kiedyś. Nie wiem, będziemy ciemności czy coś. Dobra. Nic nie ma co, no. Trzeba zacząć tutorial. O ile dobrze pamiętam, to X-em się skradało, tak. No. Podchodzimy do tych. Aby zostać złodziejem, musisz nauczyć się skradać. Gdy ukryjesz się w cieniu, strażnicy nie będą mogli cię zauważyć, dopóki nie podejdą bardzo blisko. Spoglądając na klejnot światła w dolnej części ekranu, dowiesz się, jak bardzo jesteś widoczny. Jeśli przykucniesz, zwolnisz kroku, czy schowasz się za przedmiotami, również zwiększysz swoje szanse na pozostanie niewykrytym, chociaż nie zawsze jest to konieczne. W tym przypadku strażnik cię nie zauważy, jeśli pozostaniesz w ciemności. Przykradnij się obok niego, by kontynuować rozgrywkę. Czy tak, wspomniano tu o bardzo ważnym elemencie. Na dole mamy nasz klejnot światła, na który ciągle musimy zwracać uwagę. W tej chwili jesteśmy, no, dość niewidoczni. Jeśli przykucniemy, jesteśmy już zupełnie niewidoczni. Tak, tak. Wszyscy strażnicy tu narzekają. No więc... Zróbmy to, co nam każą. Tak, tak, narzekaj sobie, narzekaj. Ciekawostka jest taka. Albo nie, to nie jest nawet ciekawostka. No jeżeli skusimy, będziemy musieli rozpocząć trening od początku. Znaczy, tak mi się wydaje. Nie, nie od początku, tylko od najbliższych tych kroczków w kółku. Czyli jak to mam nazwać, nie wiem. Po prostu ktoś sobie szedł, potem stanął, narysował wokół siebie kółko i
Zrobił nam tutorial. Dobra. Jako, że to jest mój pierwszy let's play, to ja zrobię coś szalonego. Uwaga. Cofnę się. I strzelę mu tą strzałą prosto w łeb. Tak więc pierwszym klawiszem myszy, tak jak to we wszystkich grach, naciągamy łuk i po chwili przybliży nam się także obraz, to jest bardzo przydatne. Możemy tu też przybliżać i oddalać klawiszem Z. Co prawda nie powinien marnować wodnej strzały, bo jak się domyślacie, służy nam do gaszenia, ale to nie będzie problem, wkrótce dowiecie się dlaczego. Uwaga! Dawaj, tękaj! No. Nie skuś. Prosto w buzie! Ha, ha. No chodź! No więc tak. Pojawia się nam spróbuj jeszcze raz. I niestety... musimy spróbować jeszcze raz. Dobra, to teraz kontynuujemy zgodnie... Czekaj, jak tam strzały? 9, czyli straciliśmy jedną. Tak jak nam każą. Szkolenie ukończone. See you. Zauważcie, że jak biegamy, to nasz kolejny świat robi się jaśniejszy, więc on zależy praktycznie od wszystkiego. Część strażników będzie patrolować okolicę w poszukiwaniu intruzów. Musisz się nauczyć obserwować wrogów i korzystając z dogodnej chwili, przemykać się po kryjomu wtedy, gdy odwrócą się od ciebie plecami. To też jest ważne. Przekradnij się niepostrzeżenie obok tego patrolującego strażnika. Op, 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 op. Tu się chowamy. Jest ciemno. Nie widzi nas. Nasz bohater świetnie wtapia się w ciemność. On jest magiczny. Pa, panie strażnik. Tutaj raczej nie warto jest się chować. Nie zdąży nas nawet zauważyć. Bye, bye. I szkolenie tym samym ukończone. Lecimy dalej. Musisz nauczyć się poruszać bezszelestnie, żeby nie zaniepokoić strażników. Odgłosy kroków stają się głośniejsze, gdy stąpasz lub biegniesz po hałaśliwym podłożu, takim jak metal. Metal. Przejdź powoli i cicho po tej metalowej powierzchni. Metalowej. Nie zwracając uwagi pobliskiego strażnika. Aby stąpać bezgłośnie, naciśnij STREL! Czyli kontrol. Aha, czyli przytrzymujemy kontrol. Wtedy idziemy sobie bezgłośnie. Tak samo bezgłośnie idziemy, jak się skradamy. I to jest łatwiejsze, nie trzeba nic przytrzymywać. No, tutaj mówią nam o skradaniu. O, ingerować z przedmiotami możemy drugim klawiszem myszki. Wyjdziemy? Możemy się tu zamknąć. Już nie wyjdziemy. Nie żartuję. Robi się mrocznie. Ups. Tak, Mio, masz rację. Zrobiłem coś głupiego. Ale dobra, nikt mnie nie słyszał. W grze możesz użyć niektórych obiektów. Ustaw się w takiej pozycji, żeby przedmiot znajdował się na środku ekranu. Gdy się podświetli, naciśnij PP, czyli prawy przycisk myszy. Otwórz w ten sposób znajdujące się przed tobą drzwi i wejdź do następnego pomieszczenia. OK. Pum. Otworzyliśmy drzwi. Pędzimy. Szkolenie ukończone. Możemy sobie wziąć pudło. Nie wszystko, co znajdziesz, będzie użyteczne lub wartościowe. Przedmiot, który właśnie podniosłeś, można jedynie upuścić lub wyrzucić. Aby go upuścić, naciśnij prawy przycisk myszy. No to czyli prawym przyciskiem myszy go upuszczamy. Lewym rzucamy. I w ciemność. W ciemność. Użyj swojego łuku i strzał wodnych, żeby zgasić pochodnie na ścianie. Jeśli w pobliżu znajdują się strażnicy, możesz zgasić pochodnie, tak Mio, żeby pogrążyć najbliższą okolicę w ciemności. Dzięki czemu będziesz się mógł bezpiecznie przekradać. Najpierw wybierz strzałą wodną, naciskając 8.
Ja używam pokrętła od myszki, znaczy pokrętła tego środkowego, to jest pokrętło, nie? Następnie naciśnij i przytrzymaj LPM, czyli lewy przycisk myszy, żeby wycelować i zwolnij klawisz, żeby wypuścić strzałę. Wskaź pochodnie, aby kontynuować rozgrywkę. Więc tak. Tutaj możemy sobie wziąć wodną strzałę. Drugim. I te strzały będą się nam ciągle pojawiać. To jest taki mały bug, ja z niego skorzystam. Te wodne strzały są bardzo potrzebne. Więcej nie będę oszukiwać, obiecuję. To niby nie jest oszustwo, jak nam dali taką możliwość. Ile już ich mamy? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. To jest chyba limit, tak. Okej. Teraz zamiast uderzać w głowy strażników, zgasimy sobie pochodnie. Leć! Udało się. Dzięki, ptaku. Przepraszam, na chwilę przerwałem przypadkowo. To lecimy dalej. Lecimy, Znaczy, skradamy się, jak na złodzieja przystało. Aby spiąć się na przeszkody, podejdź do nich, naciśnij spacja. Nacisnę spacja. Przejdź po skrzyniach, aby kontynuować rozrywkę. Rozrywkę też zresztą, no. Hop, spacja. Wow, wspinasz się jak Herkules. Szkolenie ukończone. Lecimy dalej. Ta gra ma bardzo fajną atmosferę. Uwielbiam ją. Zamknięte drzwi nie stanowią przeszkody dla wyszkolonego złodzieja, czyli mnie. Użyj tych drzwi naciskając prawy przycisk myszy, żeby wejść w tryb otwierania zamków przy pomocy wytrychów. Następnie użyj myszki do otwarcia zamka. Musisz po kolei odnajdywać zapadkę w każdym następnym bębenku, żeby przybliżyć się do otwarcia drzwi. Aby ocenić, w którym miejscu znajduje się zapadka, obserwuj wibracje na graficznym wskaźniku zamka. Zapadka znajduje się w miejscu, gdzie są one najsilniejsze. Gdy odnajdziesz zapadkę, zatrzymaj się w tym miejscu na czas potrzebny do zwolnienia bębenka. Otwórz ten zamek za pomocą wytrychów, aby przejść przez drzwi. Zyskałem nową umiejętność! Przepraszam. Więc tak. Możemy sobie otworzyć dość podobne menu. Klawiszem Escape. Mamy tu nasz ekwipunek, no i jest nasza umiejętność, prawda? Możemy też zapisać. Mamy jakieś stare zapisy. Tego nie widzieliście. I wróć. No to nadeszła pora, żeby otworzyć nasze pierwsze drzwi. Jesteście gotowi? Prawy przycisk myszy. Więc tak, mamy sobie tutaj nasz wytrych. I musimy wyczuć tą głupią zapadkę. O właśnie. Dobra, to już czytałem. W miejscu, gdzie to kółko, znaczy ten okrąg, będzie się poruszał najsilniej, to jest to miejsce, o właśnie. Teraz szukamy drugiego takiego. Tu jest. Teraz trzeciego. Z tego co wiem, aby szybciej to się zwolniło, możemy nacisnąć lewy przycisk myszy. O. I drzwi stoją otworem. To nie jest naprawdę trudne. W końcu jesteśmy mistrzami w otwieraniu zamków. O, jest drabina. Po drabinie wchodzimy normalnie. Naciskając W, czyli do przodu. Musisz wiedzieć, jak urządzać zasadzki na wrogów. Wystarczy jedno uderzenie pałki, żeby bezszelestnie pozbyć się przeciwnika. Aby skutecznie ogłuszać, musisz uderzać z tyłu, gdy przeciwnik nie będzie świadomy twojej obecności. Wybierz pałkę, naciskając 1, a następnie zakradnij się w pobliże oberżysty. Aby go ogłuszyć, naciśnij lewy przycisk myszy. Czyli tak, przytrzymujemy sobie kontrol. Wybieramy naszą magiczną pałkę. Nasza pierwsza ofiara.
grubas po 50, łysy. Jak znajdziemy się dostatecznie blisko, to nasz złodziej uniesie rękę. Double crossing money grubbing buzzard. A deal's a deal. You should know that. Wait till word gets out. Tam jest kot. Widzieliście go? Musimy być bardzo ostrożni, koty są niebezpieczne. I klikamy. Pow! Ciało, które zostawisz w widocznym miejscu, może zostać zauważone. Podświetl ciało, ustawiając się w takiej pozycji, żeby znajdowało się na mamę. Naciśnij prawy przycisk myszy, żeby je podnieść. Znajdź bezpieczne miejsce, gdzie można zostawić ciało, jeszcze raz naciśnij PPM, żeby je upuścić. Podnieś obrzyste, następnie ukryj go w pomieszczeniu z drabiną, z którego przyszedłeś. Czyli tak, wybieramy nasze nic. Chociaż bez pałki chyba, w sensie bez nic chyba też można, tak? A, można. Dobra. No szkoda, tak lubiłem to nic. O, nasza pierwsza ofiara nie zostanie ogłuszona, tylko zabita, bo spadnie z takiej wysokości. Sadyści. Twoim drugim celem jest odnalezienie Lorda Juliana. Spis gości w recepcji może zawierać wskazówkę na temat miejsca jego pobytu. Mija, co ty? Wiem, że ty znasz Juliana, no. Ja tu teraz nagrywam. Podświetl książkę i naciśnij prawy przycisk myszy, żeby ją przeczytać. Mohaha. Pędzimy dalej. Teraz przeczytamy sobie książkę. Lista gości. Hrabia Warwick, Lord Pokrates. To jakieś połączenie Sokratesa i Pocahontas. Dama Jala. Lord Julian, apartament piwoniowy. Czyli już wiemy, gdzie jest. Szkolenie ukończone. Wouldn't do to have anyone think he was just Julian. No właśnie. Gość z siebie robi lorda. Zobaczymy, kto tu jest lordem. Czyli idziemy dalej. I tu jest kot. Musimy być bardzo ostrożni. Wiem, jak się załatwię. Nie, nie mogę mu zrobić krzywdy. Zostawimy go w spokoju. Pa, kocie. Nic nie widziałeś. Idziemy. Dobra, no, to jest tutorial. Sprawdź swoją mapę, żeby się dowiedzieć, gdzie mamy. Czyli klikamy M i jest mapa. I apartament piwoniowy jest tutaj. Gdzie my jesteśmy? Recepcja. Gdzieś tu, czyli się zbliżamy. Pam. A to co? To co złodzieje lubią najbardziej. Spostrzegawczy złodziej zwraca uwagę na wartościowe przedmioty. Ten kielich jest jednym z nich. Skradzione kosztowności możesz później zamienić na gotówkę u swojego pasera. Podświetl kielich i naciśnij PPM, żeby go ukraść. Jej, mamy 1% łupów. Tak. Łupy będą nam liczone w procentach. No i dobrze jest zebrać je wszystkie. Co oczywiście nie będzie łatwe w późniejszych częściach gry. Ale do tego wszystkiego dojdziemy. Możesz przywrzeć do ściany, żeby zmniejszyć swoją widoczność. Czyli tak. Przylepiamy się do ściany. Spójrzcie na klejnot światła. I możemy tak sobie chodzić. To się przydaje nieraz. Na pewno to wykorzystam. Oto drzwi do pokoju lorda Juliana. Niestety, na twojej drodze stanął strażnik. Możesz odwrócić jego uwagę przy użyciu strzał hałasujących. Wypuść z łuku strzałę hałasującą w głąb korytarza, a strażnik pobiegnie sprawdzić miejsce, skąd dobiegają dźwięki. Naciśnij 7, żeby wybrać strzałę hałasującą i lpmy, żeby wypuścić ją z łuku. Przejdź przez drzwi, gdy uwaga strażnika będzie skierowana w inną stronę. Dobra. Czyli dostaliśmy strzałę hałasującą. To jest właśnie ciekawe w tej grze. Wszystko wygląda jak średniowiecze, ale niektóre rzeczy to są
dość zaawansowane, jak na takie czasy. To się chyba nazywa steampunk. Taki rodzaj. Jeśli chcecie sobie, poczytajcie tym więcej. Ja naprawdę sam nie rozumiem za bardzo, to jest ten steampunk. Jeśli ktoś oglądał anime, to Full Metal Alchemist też było robione w takim klimacie steampunk. No ale nie jest teraz pora na to. Wpuścimy strzałę hałasującą i strzelimy mu w... No dobra, nie. Matko, jeszcze mi ogłuchnie. Uwaga. To jest genialne. Co to za hałas? Lepiej sprawdzić za drzwiami. No ja się grzecznie przekradnę. I szkolenie ukończone. To coś cennego? Nie, to świecznik. Dobra, o tu jest coś cennego. O, już 50%. Talerz był wiele wart. Dobra. Teraz taka ciekawostka. Możemy się tu wrócić, a gość nam nic nie zrobi. Cześć, mamo. I tutaj mamy... Nie. Tutaj mamy pewne łupy. Naprawdę nie wiem, czy to jest bug, czy to jest tak specjalnie zrobione. Także nie wiem, jak mielibyśmy tu się dostać. No, papuga się ze mną zgadza. Zamykamy za sobą drzwi. I lecimy dalej. Czasami sprawy nie układają się po twojej myśli. Lorda Juliana nie ma w tym pokoju. Nie ma też jedwabnej sakwy. Którą zamierzałeś wykraść. Spróbuj się dowiedzieć, gdzie udał się Lord Julian, a twoje cele zostaną zaktualizowane o informację dotyczącą nowego miejsca jego pobytu. Naciśnij O, żeby zobaczyć swoje cele. Aby uzyskać ważne informacje o sposobie realizacji poszczególnych zadań, użyj paska przewijania i przejrzyj notatki oraz ograniczenia znajdujące się poniżej twoich celów. Dobra, więc tutaj zakończę na razie. Bo już minęło trochę czasu. Więc no co? Czy Tenkaiowi uda się dopaść Lorda Juliana i jego sakwę? Czy weźmie tamten błyszczący przedmiot? Czy moja papuga w końcu się zamknie? Tego dowiecie się w następnym odcinku. Do zobaczenia!